Orkiestra jest sercem naszego zespołu, a my codziennie staramy się, grając koncerty i siedząc na próbach, wykorzystywać to wszystko, co w muzyce ludowej najpiękniejsze, bo kochamy to, co robimy. Jest to taka naturalna kontynuacja tego, czym zajmuję się od dziecka i właściwie o czym zawsze marzyłam. Praca w orkiestrze daje dużo satysfakcji. Muzyka jest częścią mojego życia, bez niej nie mogłabym żyć, a muzyka ludowa jest mi bardzo bliska. Cieszymy się, myślę, że z pracy w zespole, bo daje nam naprawdę dużo radości. Możliwość obserwowania, jak publiczność żywo reaguje, prawda? Jak się cieszą, jak dajemy im tę radość, to też jest budujące i naprawdę dodaje nam skrzydeł. Traktujemy się trochę już tu tak jak taka jedna wielka rodzina. Spędzamy ze sobą bardzo, bardzo dużo czasu. Czasem jest ciężko, wiadomo, różnie się docieramy czasami, ale jest chyba okej. Okay. Jak to w rodzinie. Jak to w rodzinie, dokładnie. Praca w Zespole Pieśni i Tańca Śląskiej imienia Stanisława Hadyny to spełnienie marzeń, ale to również obowiązek. To obowiązek kultywowania polskich tradycji i praca w tym zespole jest jak rozruszanie takiego małego trybika w dużej maszynie. To jest obowiązek, to jest szczęście, ale to jest praca zespołowa.